Siema, cześć i czołem moi mili, witam was bardzo serdecznie. No i znowu jestem za blisko granic i znowu się podświetlały, ale to nic, nawet lepiej, bo w tym momencie wiem, że się zbliżałem do granicy i coś mogłem sobie uszkodzić. Ale póki co, kolejne spotkanie, wejdźmy sobie do menu i zobaczmy, co dzisiaj byśmy mogli sobie porobić. A więc wejdźmy sobie w tym momencie do całej mojej biblioteki. No i tak, tutaj mamy kamerę, dzięki której cokolwiek mogę tutaj sobie ponagrywać, poprzeglądać pliki, jakiekolwiek wrzuciłem może, bądź jakiekolwiek nagrałem, czy porobiłem zdjęcie z tego, co się tutaj u mnie dzieje. Big screen. To jest w ogóle coś fajnego. I może nawet wejdźmy w to. To jest beta, ale wejdźmy w to. Ja wam to pokażę, jak to wygląda, bo to naprawdę jest coś fajnego. I to fajnie jest sobie ogarnąć, jak już gdzieś sobie siedzimy, bo to jednak nie jest do stania, to nie jest żadna gra, tylko to jest do oglądania głównie. I zobaczcie, już jesteśmy za blisko granicy, już jesteśmy na sofie. I jesteśmy akurat w takim kinie, a nie innym. O, tu akurat duży screen ładowania. No dobra, ja sobie to przesunę na bok, żeby mi nie przeszkadzało. I w tym momencie, wiecie co, ja sobie usiądę i zmienię pozycję na stateczną. I zaraz do was wrócę. Dla was to sekunda, dla mnie kilka sekund. Także momencik. No i dobra, moi mili. Także już jesteśmy. To jest nasz big screen. A to jest całe nasze menu, w którym będziemy cokolwiek robili. Naprawdę wygląda to fenomenalnie. Możemy je umieścić dosłownie wszędzie w przestrzeni i ono sobie tam zostanie. I możemy do niego sobie wrócić, ale oczywiście też mogę je sobie po prostu wyłączyć i włączyć, kiedy tylko chcę. I się pojawi akurat w tym miejscu, gdzie mam mniej więcej głowę przekręconą, żebym później nie szukał nie wiadomo gdzie. To jest w ogóle przestrzeń, w której możemy się spotkać z innymi i razem oglądać. Oni będą sobie siedzieli tutaj zaraz obok, albo gdzieś tam nawet z tyłu. No i możemy też sobie zmieniać różnego typu tutaj elementy wystroju, a mianowicie, no może nie dokładnie, nie każdy element, jaki widzicie na ścianie, ale chodzi o ogólny wystrój tego pomieszczenia. Także jeśli mamy teraz kino takie bardziej prywatne, bym powiedział, dokładnie to nie pamiętam, jak ono się tutaj nazywa, może będzie podświetlone nawet. O, jest, Lux Theatr, taki luksusowy teatr, można by rzec, więc przejdźmy sobie do samego początku i zobaczmy, jak wszystko wygląda. Teraz jesteśmy w domu. Proszę bardzo, jesteśmy w domu, tam odkurzacz sobie popierdziela i nam odkurza, tam się kula ziemska kręci i siedzimy. Możemy oczywiście zmienić sobie miejsce, siedzieć bliżej ogniska, nawet może jeszcze bliżej, jak nam nie pasuje, to nawet tutaj możemy usiąść sobie i mamy ognisko zaraz obok siebie, tylko no teraz widzimy cały guzik, bo ekran jest, no ekran jest tuż za nami, moi mili, także trochę lipa. Ale mamy widok na niebo, między innymi. Odkurzacz sobie popierdziela tam, o, nawet sobie stanąć tutaj możemy, czego nie wiedziałem. Ja siedzę osobiście na obecną chwilę, także tak średnio, jeśli chodzi o mnie, żeby sobie stać. Aczkolwiek powiem wam, że naprawdę robi to wrażenie. No i możemy zaprosić innych do tego oto swojego pokoju i oni się pojawią jako awatarzy w tych miejscach. A co to? Czemu tak? Ja chcę to wziąć. Czekaj, ci upadło? Ja to chcę. A po co mi to? Nie chcę tego. No, zaraz będą kolejne rzeczy, jeśli chodzi o takie rzucenie. W każdym razie mamy bardzo ciekawe, naprawdę bardzo ładne. Nawet włączyć sobie radio w takich miejscach. Dobra, wejdźmy sobie teraz do klasy. Bardzo szybko się w sumie ładuje. Patrzcie, naprawdę robi klimat. Ławka przede mną. No i co wy teraz na to powiecie, nie? Wszystko jest o wiele za duże i za zbyt potężne, ale naprawdę robi klimat. Jest naprawdę fajnie. Mogę sobie zmienić, proszę bardzo. Mogę sobie nawet mówić tu z mównicy, że się tak wyrażę, do wszystkich was zgromadzonych. Robić sobie jakieś konferencje czy inne zebrania ze znajomymi. Za oknem, proszę bardzo. Nawet coś tam widać. No, za mocno się wychyliłem. Wybierzmy sobie Retro Cinema w tym momencie. Zobaczmy, jak to wygląda. No i tu już się czuję jak w normalnym kinie.
na środku. Mogę zobaczyć, zobaczcie, ile jest miejsc. Ile ludzi może wejść. I każdy z każdym, jak to w kinie, może rozmawiać. To jest w ogóle fenomen każdego kina. Ło, za mocno wyszedłem. To jest fenomen każdego kina, że w ogóle można rozmawiać. Ale wiadomo, jak to w kinach jest, nie? Jednemu telefon zadzwoni, innemu coś tam. Naprawdę bardzo ładne rzeczy. Ja już tu sobie chwilę coś poglądałem, jeszcze nawet może coś włączę. Inny, jak to się nazywa? Grand Cinema. I tu już fajnie, tak mocno stromo. I mamy screen, mamy ekran o wiele większy. I to już też robi konkretne wrażenie. No i też, jak widzicie, jest bardzo dużo miejsc dookoła. Z tyłu jest to samo. Następne. Home Theater. Tam smartfon się ładuje, proszę bardzo. Jakby konsola podłączona. Wiadomo, wygląda to jak wygląda, nie? Takie kanciaste. No, można nawet widzieć tutaj po konsoli, że zrobione tak na odwal się, powiedzmy. Ale to naprawdę robi wrażenie. Co my mamy jeszcze? Mamy jeszcze lobby. Wejdźmy do lobby. No to jest taka poczekalnia w kinie. Tak jak każdy sobie czeka, tam popcorn się robi, proszę bardzo. Nawet go słychać. Można tam podejść? Za nami się robi wszystko. Klasą już byliśmy. Drive-in cinema. O, to takie... samochodowe kino. Siedzimy sobie w aucie, jest tutaj kierownica, brum, 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 nie? Ktoś może usiąść obok nas, proszę. W innych autach również, za nami też są dwa siedzenia. I mamy kino pod gwiazdami. Także naprawdę robi robotę. Do tyłu jeszcze się nie oglądałem nigdy, to nie wiedziałem, co tam z tyłu jest. Widać jakaś restauracja. No, no, nieźle, nieźle. Robi wrażenie, robi. Co mamy? Sci-fi cinema. Przejdźmy i zobaczmy. No takie zwykłe kino, tylko po prostu zrobione na sci-fi, nie? Gdzieś w kosmosie. Jakiś pył gwiezdny, czy cholera wie, co to jest. Modern cinema. To jeszcze sobie teraz weźmiemy, bo tu nas nie było. Proszę bardzo. Już takie bardziej luksusowe, bo mamy dużo przestrzeni przed nogami. Obok też jest dużo przestrzeni, takie, no, bardziej wypasione, bym rzekł. Grand Cinema było, Drive-In, The Wood, o, w lesie, proszę bardzo. Leśne kino. Ognisko nawet słychać. Proszę. Można, jak ktoś tu blisko siedzi, to proszę podrzucać. Ja nie będę dzisiaj pilnował ogniska. Może ty. No, kiedyś jakbyśmy się spotkali, coś można by było obejrzeć na tym dużym ekranie w lesie. Ale ja nie będę podrzucał do ogniska, także wy się tym zajmiecie. O, ktoś tutaj kogoś kocha, widzicie? Karl kocha E. W luksie to my się obudziliśmy. Lobby Modern Apartment. Tu jeszcze nas nie było. Ja sam wszystkiego nie widziałem, bo chciałem z wami to wszystko przeżyć, zobaczyć, jak to wygląda. Patrzcie, nawet tam można wejść. Na cholerę tam. Jak tu nie ma ekranu, a jest jakiś, ale on nie działa, ten ekran. Także nie mam pojęcia, po co tam. O, ale ładnie, fajnie, można naprawdę... I tam jeszcze? Bez kitu na balkon można wejść? Ja. Ej, no tego to jeszcze nie grali. I zamiast siedzieć i oglądać... Wow, grubo. Zamiast siedzieć i oglądać film, to można wyjść normalnie i sobie tutaj pogadać. O, nieźle, nieźle. No tak, teraz mi przeszkadza barierka, ale to nic. Balkon. I tu jeszcze nas nie było, na balkonowym. Nie, no i proszę bardzo. W sumie, ten sam balkon, co przed chwilą byłem, tylko zostałem sobie tam. Tam byliśmy w środku dopiero co, a teraz jesteśmy na balkonie. Widzimy panoramę miasta, no i przy okazji widzimy ogromny ekran, na którym będziemy mogli coś sobie obejrzeć. W międzyczasie, wiecie co? Chodźcie, odpalimy sobie co nieco. Mamy jakiś filmik, możemy wejść do niego bez problemu.
i coś sobie odpalić. Choćby nawet taką jazdę. I w tym momencie wszystko będziemy widzieli na dużym ekranie. Proszę bardzo. Wszyscy razem, które są, które możemy oglądać. Do kolejnego, zobaczmy. W domu byliśmy, living room też byliśmy, campfire, tu chyba nas nie było. Także zobaczmy, jak to wygląda, campfire. No i też takie w lesie, ale już ten lasek jest mniejszy. Mniej przestrzeni, tak bardziej prywatnie. Kilka osób, żeby tylko przyjść. Możemy coś odpalić, niech nam leci. Nie? Co my tu dalej jeszcze mamy? Północny balkon, proszę bardzo. Ciekawe, o co tu chodzi, jak to będzie wyglądało. Aha, po prostu mamy ekran, ten sam balkon, co był wcześniej. Możemy sobie nawet tam stanąć, widzicie, to jest ten sam balkon. Tylko po prostu my teraz sobie siedzimy tutaj gdzieś. I oglądamy. Także południowy balkon. Czyli znowu byliśmy gdzieś tam z tyłu, a teraz jesteśmy po innej stronie, mamy troszeczkę inny widok na to wszystko. Proszę bardzo, w sypialni nawet możemy się z kimś spotkać. Siedząc sobie na łóżku, leżąc, o proszę bardzo, nawet leżąc można, proszę bardzo. Leżąc, o, screen jest na górze, czyli o, tu bardziej na leżaka. Nie można go w żaden sposób przesunąć, tego screena, on tutaj jest po prostu już zamieszczony i najzwyczajniej w świecie. No cóż, w ten sposób to by było. W kuchni możemy coś sobie pooglądać. O, tu jest ekran. My sobie już siedzimy przy stole. No, nieźle. Aha, i tam jest kolejny screen, czyli... Ale nie jest, nie działa w tym samym momencie. Jest big screen, tam siedzieliśmy. Ale on nie działa, okej. Okay. Side room, czyli side room, będziemy tam teraz siedzieli. No i tak jak powiedziałem, firanka się rusza. I jesteśmy. Co tu jeszcze jest? Living room. O, inna pogoda chyba w dzień. Proszę bardzo, w dzień jesteśmy. Na tym samym balkonie. Nie nocą. Także też przyjemnie. Panorama 360. I proszę bardzo, w kosmosie gdzieś jesteśmy. Umieszczenie. I też w kilkanaście osób można sobie usiąść. I pooglądać coś. Nieźle, nieźle. Naprawdę bawi mnie to. Jak widzicie, tego jest jeszcze sporo. Cassiopeida. Cassiopeia, nie Cassiopeida. Proszę bardzo. Robi wrażenie, ja wam powiem, robi wrażenie. Andromeda. I teraz... Aha. Po prostu siedzimy w pustce. W pustce siedzimy i koniec, kropka. Green screen, aha. To tutaj możemy chyba sami coś sobie nałożyć. Albo najzwyczajniej w świecie nawet. W sumie. No nie. No ładnie, ładnie. Coś swojego możemy w takim razie wrzucić. Pełnia księżyca. No, kurna, robi wrażenie. Naprawdę nieźle to wygląda. No, super, super. Redshift. Nieźle. Naprawdę podoba się. W ogóle to zawieszenie w pustce, gdzie nic.
wokół was nie ma, to jest naprawdę fajne. I ten ekran jest dość, naprawdę jest ogromny. Ja nie wiem, ile to jest cali, ale to jest przeogromne. No jak w sali kinowej. Dosłownie jak w sali kinowej. Pięknie. Naprawdę super to wygląda. Już końcówka. Widać, że no nie jest to zbyt wysokiej jakości. Więc to oto akurat nie robi dużego wrażenia. No to takie w sumie najgorsze jak do tej pory. No, poprzednie. Chociaż ta strona jeszcze robi wrażenie, nawet gdyby to było większej, lepszej jakości, to by było super, ale ogólnie nie jest źle, nie jest źle. Dobra, to by było na tyle. A póki co, ja wam bardzo dziękuję za spotkanie. To była jedna z wielu możliwości, jakie oferuje nam Google VR. A póki co, żegnam się z wami i do następnego. Trzymajcie się i cześć.